Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w 8 odcinku Zagrajmy w Kroniki Myrtany. Moi drodzy, kontynuujemy. Dzisiaj zajmiemy się, zobaczmy w ogóle, co mamy w zadaniach. Barankiem bym chciał się zająć w sumie. Poszukamy baranka i dostaliśmy informację o tym, że ostatni raz widziano go za tą karczmą. Zatem czemu nie? Można spróbować zrobić, można uzyskać z tego jakieś benefity. Widzę, że Marta tutaj wyczyściła już naszą krew. Już łypie na nas wzrokiem mordercy po prostu, ale my sobie musimy z tym jakoś poradzić. Punkty wydane, moi drodzy. Jesteśmy łucznikiem, a w zasadzie wojownikiem w zakresie umiejętności posługiwania się. Czy widziałeś może... Czyje zdanie się tutaj liczy? Głupie pytanie. Sir Ramseya oczywiście. W końcu to do niego należy Silbach. Aktualnie zastępuje go Albin, więc jeśli będziesz sprawiał problemy, to on się tobą zajmie. Okej, dziękuję ci serdecznie. A co powinienem wiedzieć? Co powinienem wiedzieć o Silbach? Nie jest dobrze. Przez wojnę nasza wioska stała się ulubionym przystankiem wszelakiej maści problemów i uchodźców. Mamy cię na oku. Niczego nie próbuj. Co słychać? Może coś pozytywnego mi powiesz? Co słychać? Jest ciężko. Ostatnie podtopienia dały się nam we znaki, ale ciągle się trzymamy. Przecież nie pokona nas byle deszcz. Jakieś podtopienia. Nie wiem za bardzo, oni mówią, o czym oni mówią w ramach tych podtopień, moi drodzy. Ale ufam, że później zobaczymy, o co tak naprawdę biega. Dobra, baranek za... za karczą. Swoją drogą, to tu jest ma najwięcej śmieci. Dobra. Mike, ty już chyba nic więcej nie powiesz na temat baranka, prawda? Nie. Czego tu szuka? No proszę. Jednak mowa. Nasz wuj tym bardziej nic nam nie powie. Chyba, czy baran generalnie jest tutaj do znalezienia, czy... Co tam się dzieje? Ja takiej animacji to ja nie kojarzę. Ej, ty. Jak leci? A gdyby tak rzucić wszystko w cholerę i wypłynąć na Korinis? Pytanie brzmi... Skąd miałbym wytrzasnąć tyle gorzałki na tak długą podróż? No cóż, to są takie rozkminy najwidoczniej miejscowych. O. Coś tu słyszę? Słyszałem B. Jest baran! Hej! Cześć! Baranie. Chodź ze mną. Znaleźliśmy wspólny język. Idziesz ze mną? Idziesz. Doskonale. Baran znaleziony, moi drodzy. Nie wiem, ile dostanie za to punktu doświadczenia. Zakrztusiłem się, przepraszam. Będę chrząkać. Raczej staram się to wyciszać. Ale to powoduje też pewnego rodzaju trudności, jakby w płynnej wymowie. I jaką fajnie hasa. Ja chcę takiego do domu. No, poczekajcie chwilę, muszę smaknąć. Łomatko. A w razie, zakrztusiłem się przed nagrywaniem i po prostu pokłosie tego trwa do teraz. Patrz, kogo ci przyprowadziłem. A, niech mnie. Znalazłeś Bruce'a. Dziękuję ci. Chyba zacznę zamykać zagrodę na noc. Proszę, wypij za nasze zdrowie. Gin otrzymaliśmy, pohandlujmy. A co ty masz ciekawego? Nie, nie ma sprawy. Słuchajcie, on ma trochę jedzenia. Ja nie mam w zasadzie nic, jeżeli chodzi o pieniądze. A... Kurczę, tłumaczyliście mi, o co chodzi z tymi niebieskimi oznaczeniami. Ale...
Słuchajcie, zdążyłem już zapomnieć. No właśnie taką mam pamięć. Właśnie jak ja dużo nagrywam i powiedzmy, gdzieś ktoś mi daje jakieś rady i tych rad jest dużo od wielu osób, ja zapomnę. Więc można dawać te rady, ale po prostu jak już wiecie, dwa dni mam przerwy, to ja już... Dobra, ja sobie gdzieś tam zajrzę, nie musicie mi pisać tego ponownie. Przejrzę sobie po prostu poprzednie odcinki i gdzieś przeczytam, o co chodziło z tymi oznaczeniami tych przepisów. Był chyba zielony, niebieski i coś jeszcze. No i to, co natomiast pamiętam... To, co natomiast pamiętam, co mi tłumaczyliście, to to, że są przedmioty zużywalne i niezużywalne, jak są oznaczane w przepisie, jakimi kolorami. To to już kojarzę. Dobra, co mamy dalej do zrobienia? Spłata długu, braterska pomoc. Moi drodzy, Markus pokierował mnie braterska pomoc, do Albyna byśmy spróbowali pójść. Chociaż niewykluczone, że powinniśmy też poeksplorować troszeczkę otoczenie i zyskać na przykład możliwość dojścia do po to drewno, ale jeszcze z Albynem można by spróbować zagadać, jak najbardziej. Od tej strony chyba nie wchodziliśmy jeszcze do tego domu. Ochroniarz. O! Ochroniarz, no ja nie wiedziałem, że masz. Żona Albyna. Coś mi nowego powiesz? Jestem zajęta. Nie? To już czytaliśmy. Dobra, zacznijmy od niego. Moi towarzysze potrzebują pomocy. Wygląda na to, że prędzej czy później i tak musiałbym się wami zająć. Przydałyby się jakieś zapasy. Poza tym nie ukrywam, że mieszkańcy Silbach nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Prawdę mówiąc, gdybym mógł, to jeszcze dziś wygoniłbym was z wioski. Ale nie chcę narażać swoich ludzi na niepotrzebny rozlew krwi. Jako że Adanos każe pomagać potrzebującym, to w myśl tego przykazania moglibyście się jakoś odwdzięczyć. Jak mamy ci pomóc? Jak mamy ci pomóc? Jest parę rzeczy, do których byście się nadawali. Pasanie owiec, przerzucanie gnoju, przerabianie zepsutej lub nadgryzionej przez zwierzęta żywności na kompost. Jeśli troje z twoich przyjaciół obieca się tym zająć, to dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Porozmawiam z nimi, ale wątpię, że będą zadowoleni. Widzę, że rozumny z ciebie chłopak. Lepiej dla was, żeby twoi towarzysze wykazali się podobnym rozsądkiem. Dobra. Dalej staram się, słuchajcie, zrobić porządek z Nohalem. Jakaś tragedia po prostu z niej, może coś mnie uczuliło, albo zareagowałem dość ostro. Uff, natomiast nie jest to nic przyjemnego. Tu byliśmy. Tam jeszcze nie byłem. O! Worki Albina. Hej! Na wszystkich bogów! Co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Jesteś kucharką? O, mam wszystkie, czego potrzebujesz. Sprzedaj mam dania. Mam wszystko, czego potrzebujesz. To znaczy, wiesz, muszę zrobić trochę... Znaleźć trochę szczurów, żuków, głównych składników. Przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami, ale ktoś właśnie mi w tym przeszkodził. Gotowanie to prawdziwa sztuka, a jak każda inna, wymaga ona cierpliwości, precyzji. Coś się chyba pali. I... Chwila. Czujesz to? O nie. Nie, nie, nie! Tylko nie to! A wszystko to dzięki tobie! A co ja mam z tym wspólnego? To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic i oderwałeś mnie od pracy. Albyn mnie zabije. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach. A dopiero potem zawisnę na gałęzi. Czekaj, aż jest takim smakoszem? Może mógłbym zdobyć dla ciebie nowe mięso. Mięso z dzika? Ta, już to widzę. Nie wiem, jak miałbyś tego dokonać. Ale zanim to zrobisz, smród rozniesie się po całym dworze, a wtedy nic mnie już nie uratuje.
Jeśli dasz mi coś w zamian, to mnie kusi. Pośpieszę się, jeśli dasz mi coś w zamian. Coś w zamian? Ty jeszcze śmiesz żądać czegoś w zamian? Wiesz co? Zmieniłem zdanie. Sama sobie szukaj tego mięsa. Powiedz, czego chcesz? Też mi sprowadź jej potrawki. Trochę złota zawsze się przyda. Podzielisz się przepisem? Podzielisz się przepisem? Na kucharza to ty mi nie wyglądasz. Ale dobra, dam ci go. I tak nie jest żadnym sekretem. Najpierw jednak chcę zobaczyć przed sobą kawał soczystego mięsa z dzika. Inaczej nie mamy o czym mówić. Dobra, jako łucznik powinienem sobie z tym poradzić w miarę rozsądnie. Tam są worki Albina, na razie nie będziemy tego oczywiście dotykać, ale widzę, że jest też wejście na górę. Ciekawe, czy tu dałoby radę coś mu podkraść. O, regał na książki. Kolejne 100 punktów? Dokładnie. Każdy kolejny krok ku mistrzostwu wymaga coraz więcej pracy, niezależnie od tego, czy rozwijamy siłę, zręczność, wiedzę magiczną, czy władanie danym rodzajem uzbrojenia. Dalsza nauka będzie wymagać coraz większego poświęcenia. Nie zmieniają tego żadne eliksiry, amulety, ani inne magiczne świecidełka. Pomimo iż natychmiast wzmacniają użytkownika, to nie wpływają na jego własny rozwój. Nie należy marnować czasu na przesadne zdejmowanie amuletów i pierścieni przed treningiem. To są właśnie fajne te takie informacje wyjaśniające, słuchajcie, te niuanse, które mi tłumaczyliście w związku ze statystykami chociażby, że działają troszeczkę inaczej jak w pierwszej i drugiej części. Tym bardziej nie powinno się oszczędzać mikstur trwale zwiększających predyspozycję ciała czy umysłu do momentu, gdy osiągniemy już górne limity naszych zdolności. Działania tych specyfików będą wtedy wręcz nieporównywalne do naszego całego dorobku z treningu ostatecznie okazało się mało przydatne w perspektywie wielu miesięcy dotychczasowej ciężkiej pracy. Ważny jest zrównoważony rozwój, trenuję wyłącznie siłę, ignorując sztukę władania bronią, nie zadamy nikomu nigdy odpowiedniego ciosu. Łucznik znający tajniki łuczarstwa oraz oprawianie zwierząt może bardziej skorzystać przygotowując goblinie jagody zgodnie z przepisem kucharskim, niż poświęcając kolejne lata na mistrzowskie opanowanie alchemii, by tylko trochę efektywniej wydać ich potencjał do zwiększenia zręczności. Nie bój się eksperymentować, początki nie wymagają wiele pracy, a bardzo często przynoszą wymierne korzyści. Przemyśl jednak, jakie zdolności pragniesz rozwijać i tak bardzo, jak to tylko możliwe, poświęć się im całkowicie, a z pewnością zostaniesz mistrzem w swojej dziedzinie. No my już podjęliśmy decyzję, czyli idziemy w zręczność, idziemy w łuki, moi drodzy. Złoty i noski. Zapiszmy grę, bo nie wiem, czy za mną przynajmniej nie stoi jakiś waleczny ochroniarz. Możemy spróbować go tu trochę okraść. Złoty puchar. Fajka wodna. Bardzo lubią fajki w tym mieście. Stół do pisania, kuferek. Nie znam się na otwieraniu zamku. Muszę w końcu się poznać. Niezależnie czym walczysz, żadna broń dostępna do kupienia nie może równać się z wygodą posługiwania się własnoręcznie stworzonym orężem. Ze względu na wykonanie ich idealnie pod swoje proporcje ciała, niemalże zawsze wymagają one od użytkownika mniejszej krzepy czy zwinności, by efektywniej się nimi posługiwać. Aby rozpocząć wytwarzanie własnego oręża, należy przede wszystkim zdecydować, czy chcemy rozwijać łuczarstwo związane z wyrobem zarówno łuków, jak i kusz, czy może praktykować kowalstwo, specjalizując się we wszystkich wyrobach związanych z bronią białą. Gdy już podejmiesz decyzję, znajdź odpowiedniego nauczyciela. Żadna księga nie zastąpi praktyki pod okiem doświadczonego mistrza. Naukę można podzielić na 3 stopnie. Zielony, doświadczony i mistrz. Z każdym kolejnym rzemieślnik jest w stanie opanować informacje zawarte w bardziej skomplikowanych przepisach i wytworzyć je odpowiednio na stole łuczarskim lub kowadle. Przepisy zazwyczaj zakupić można u innych kowali i łuczarzy. Większość broni wymaga zróżnicowanych trofeów łowieckich, takich jak skóry, kły czy pazury konkretnych bestii. By więc ograniczyć koszty produkcji, warto samemu rozwijać zdolności łowieckie. Do wytwarzania broni dystansowych zawsze będzie potrzebne drewno łuczarskie, cięciwy oraz dla znamienitszych dzieł języki jaszczurów.
Zwykła broń biała wymaga czystego żelaza, natomiast do broni stalowej i tych z magicznej rudy potrzebne również będą odpowiednie węgle oraz bryłki magicznej rudy. Bardzo mi się to podoba, słuchajcie, jak tutaj pozmieniali i przede wszystkim zaawansowali. Czy to jest talerz, który można zabrać? Tak jest, srebrny talerz, cudownie. Sporo tutaj zyskałem. Proszę takich fantów, które mogę po prostu opchnąć. Kusi mnie wykorzystanie, bo ja nadal nie umiem pisać zwojów, ale w sumie zrobienie kopii tego zwoju za pomocą tych 5 punktów to nie byłoby głupie, żeby nauczyć się po prostu kopiować zwoje. Dobra. Spróbujmy, moi drodzy, udać się troszeczkę na taką wyprawę... A nie, przepraszam, mieliśmy jeszcze znaleźć ludzi, którzy mieliby tutaj podjąć się trudnych prac. I może to by nam dało też szansę nie tylko na spieniężenie dóbr, które aktualnie mamy, ale i wykonanie zadania, czyli zwiększenie ilości punktów doświadczenia, które mamy. Mike? Jak się trzymasz? A jak ma się trzymać kobieta, która właśnie straciła swojego męża? Nie wiem, czy jeszcze kiedyś będę w stanie wrócić do normalnego życia. Jeśli potrzebujesz zajęcia, może mógłbym ci coś znaleźć. Jasne. Czemu nie? Wszystko byle przestać myśleć o ostatnich dniach. Albin, zarządca wioski, potrzebuje ludzi do pracy fizycznej. Myślisz, że dałabyś sobie radę? Tam skąd pochodzę, praca fizyczna to jedyna praca, jaką znam. Zaraz do niego pójdę. Może w takim razie ludzie, którzy mają traumy i chcą zająć czymś głowę, będą odpowiednim wyborem. Rupert? Starszy potrzebuje pomocy w polu i przy oborniku. Właściwie to czemu nie? Przydałoby się jakoś się odwdzięczyć. Gdzie mam zacząć? Idź do Albina, to ci powie, co masz robić. Świetnie. Dzięki, tak zrobię. To już dwójka. Brakuje jeszcze jednego. Kogo tu mamy? Wędrowny kupiec. Pohandlujmy. Skoro jesteś wędrowny, to raczej nie będziesz zwracał uwagi na pochodzenie towaru. Przewodnik obcokrajowca po Archolos to pierwsze prowadzenie. Opis wyspy Archolos z perspektywy przybysza. Ma kołczany. Dobra, co mu sprzedam, słuchajcie, na pewno? Mogę mu na pewno jeden prosty nóż sprzedać za 1 sztukę złota. Wow. 100 mogę przerobić na 2 strzały, znaczy na 1 strzałę. Co jeszcze możemy tu opchnąć? Pewno tą biżuterię, posążek i nosa na przykład. Można odnieść wrażenie, że jest z nim coś nie tak. Złocisty porządek pana ognia. Można odnieść wrażenie, że jest z nim coś nie tak. Dobra, puchar sprzedamy. Srebrny talerz. Talerz z prawdziwego srebrna powinien być trochę warty. To też sprzedamy. Skórzane mieszki otworzymy. Srebrne naczynie też jest wartościowe, to sprzedamy. A ten posążek musimy ogarnąć, zobaczyć, do czego on służy. Pieniądze będziemy teraz już chomikować, więc skórzany mieszek otworzymy. I w ten sposób się zarabia. Można odnieść wrażenie, że jest z nim coś nie tak. No właśnie, kurde, zastanawiam się, co może być nie tak z tym posążkiem Minosa. Możecie mi to napisać w komentarzu, chętnie poczytam. I jak? Czego się dowiedziałeś od Albina? Zgodził się nam pomóc, ale oczekuje, że większość z nas zacznie pracować w wiosce na swoje utrzymanie. Brzmi jak rozsądna propozycja. W takim razie będziesz musiał teraz jakoś przekonać tę bandę, by ruszyła do pomocy w polu. Właśnie, Jorn pytał o ciebie. Może powinieneś z nim porozmawiać. Jorn? Jorn. Wyślijmy może Fabio. Nie tak prędko, Smarku. Czego chcesz? Słyszałem, że widziałeś się ze swoim wujciem. Może i widziałem, a co ci do tego? Nie każdy tutaj jest tak dobrze ustawiony jak ty i twój braciszek. Byłoby miło, gdybyś wstawił się za nami u niego. W końcu już tyle razem przeszliśmy. Znaczy nic mi nie da za to. A co konkretnie chciałbym, żebym zrobił? Co konkretnie chcesz, żebym zrobił? Widziałem, że tutejsi prowadzą małą hodowlę zwierząt.
oprócz owiec, zauważyłem też barana. Ciekaw jestem, jak smakuje ich mięso. Przynieś mi porządnie wypieczony stek jednego z nich. No, chyba cię pogięło. Zobaczę, co da się zrobić. Szybko się uczysz, Smarku. Możemy próbować oczywiście, słuchajcie. Dobrze wysmażony stek dla pana, dla wielmożnego pana. A chyba mamy jakiś w ogóle coś wysmażonego i możemy dać mu... Czekajcie, czy ja mu mogę dać na przykład owadzie mięso? Proszę bardzo, dobrze wysmażony stek dla wielmożnego pana. No, no. Zaczynasz mi się naprawdę podobać, mały. Znasz swoje miejsce w stadzie. Nie to, co reszta tej niewdzięcznej zgrai. Masz tu parę monet i zmykaj. W zasadzie dostaliśmy 25 sztuk z doświadczenia, 25 sztuk monet. Super. Wracam od zarządcy. Wracam od zarządcy. I co takiego powiedział ci zarządca? To, że się nami zajmie, jeśli zaczniemy dla niego pracować. To jego propozycja, co? Ten stek, który mi przyniosłeś, był całkiem smaczny. A piwo smakowało jak prawdziwe londramskie ciemne. Niech będzie. Pomogę staremu. Ale niech nie myśli sobie, że będę harował w polu jak jego sługusy. Słuchajcie, jestem zaskoczony. Mamy trzeciego. W takim razie, dobra. No to do Albyna. Poszło bardziej gładko niż sądziłem. Może tędy pójdziemy, bo będzie troszeczkę sprawniej, szybciej. A w ogóle tam chyba już jedna stoi na balkonie. Pije z gwinta. O, proszę. Ta już tutaj w fotelu rozsiadła się. Gdzie jest Albyn? W sprawie uchodźców. Tak? Rozmawiałeś z nimi? W sumie to wciąż nad tym pracuję. To po co tu przychodzisz i zawracasz mi głowę? Jo, ale chwila. Przecież mam ich trzech. No już troje, przekonałem. Może jeszcze muszą tutaj dojść. Czekaj, czy jestem w stanie u ciebie w łóżku po prostu przeczekać? Jestem w stanie. Hej, ty. W sprawie... Tak? W sumie to wciąż na... Po co tu... Nie bardzo rozumiem. No jest tu trzech. Wszyscy są. Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? Daryl nie żyje, a Maven prawie zabił topielec. Dlaczego do tego doszło? A skąd mam to wiedzieć? Powiedziałem, że wyruszamy, ale oni postanowili siedzieć dalej na dupach. Głupia baba uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski. Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba. I tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z jego śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Jeśli tak, to sobie daruj. Próbuję przekonać tych wieśniaków, żeby za... Już mówił. Majew też nic więcej. Kurczę, może słuchajcie, kogoś tu jeszcze powinniśmy jakby zaciągnąć do pracy. Idziemy pogadać. W karczmie jest w sumie sporo osób, ale miałem przygotować jakby trzech kandydatów. Trochę nie łapię. Anna? Ej, ty. Starszy szuka chętnych do pracy. W zamian za pomoc obiecał zapewnić nam bezpieczeństwo. To szukaj sobie, słodziutki.
ale nie we mnie. Nie mam zamiaru brudzić sobie rąk pracą w polu. Poza tym, i tak niedługo stąd wyjeżdżam. Dobry wpis, braterska pomoc, ale to pewnie wpis o niej. Co słychać? Co słychać? Co słychać? Zaraz ci powiem, co słychać. Na każdym kroku śliniący się, cuchnący oberwańcy. Mam już serdecznie dość tego miejsca. A najgorszy z nich wszystkich jest Rick. Tylko patrzeć, aż zacznie się do mnie przystawiać. Ale jedyne, co ode mnie dostanie, to solidnego kopa w klejnoty. Z tego, co wiem, już niedługo nasze problemy z miejscowymi się skończą. A co, wybierasz się do miasta? Może potrzebujesz towarzyszki? Na razie nie, ale starszy zapewni nam bezpieczeństwo, jeśli zaczniemy pracować. Ja przy pracy? Może to nie jest taki zły pomysł, ale nigdy nie poczuję się bezpieczna, dopóki ten wieprz się na mnie gapi. To będzie raczej proste do rozwiązania. Albo mu wpierdzielimy, albo wydłubię mu oczy. Dobra. Spróbujmy pogadać z Rickiem. I chyba zapisacz robi, słuchajcie, nowe save'y, czyli 7, 8 i tak dalej. Bo boję się, że napisaliście mi też komentarz, że nie polegał na jednym save'ie, że lepiej tego nie robić. Ej, ty! Czego chcesz? Może napijesz się ze mną? Jak to mówią miastowi? Dobra gorzałka, to twój wróg. Cię w mordę, ej. Co pijesz? Mam ochotę na pieniste piwo. Piwko zawsze dobre, ale od razu widać, kto tu jest amatorem. Dawaj mi tu 2 kufle piwa na koszt tego młodzika. No, to zdrówko. Swoją drogą, nie widziałem cię tu wcześniej. Nie widziałeś, bo nie jestem stąd. To ty jesteś ten nowy, co to wszędzie węszy i zagląda? Chciałeś powiedzieć jeden z nowych. Zapomniałbym, że razem z tobą przyszła cała zgraja. Za zgraję! Za tych, którzy ochronią nas przed waszą zgrają. To nic, więc tak brzmiał ten... gościnni, co? A po co mamy okazywać gościnność, skoro wszyscy zabierają nam robotę? Najpierw mieszczuchy wykupują naszą ziemię, a gdy już jakimś cudem udaje nam się ich z niej wygonić, to pojawia się horda przybłęd. Z drugiej strony jest na czym oko zawiesić. Co masz na myśli? Nie co, a kogo? Ładne panienki! Za piękne, nieznajome. Szczególnie taka jedna wpadła mi w oko. Widzisz tę blondynę? Buźka do wymiany, ale resztą bym nie wzgardził. Buźka do wymiany. Widziałeś te dyby na zewnątrz? Stoją tam od 10 lat. Nie trudno je przeoczyć. Mogę sprawić, że do nich trafisz. I niby jak? Miałbyś to zrobić? Tak się składa, że jestem znajomym starszego. Wystarczy, że powiem mu słowo, a posiedzisz w nich parę ładnych dni. Znajomym starszego? Gadanie. Chcesz się przekonać? Dobra, skoro tak stawiasz sprawę, nie chcę być kłopotu. Możesz sobie nawet wziąć tę pannicę, jak ci tak na niej zależy. A teraz z łaski swojej zostaw mnie w spokoju z moją pannicą butelką. I problem rozwiązany. Niedoszły adorator został odwołany. Lea? Rick już nie będzie sprawiał ci problemów. Dziękuję ci, ale obawiam się, że gdy tylko wywietrzę jemu gęba, wszystko wróci do normy. To wtedy jeszcze raz go przekonam i tym razem nie będę już taki miły. Słodki jesteś. Wiesz, myślałam o tym, co mówiłeś i jestem gotowa pomóc przy pracy. Jeśli starszy jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, to może na mnie liczyć. Dzięki. Zaraz do niego pójdę. Okej, okay, super. Kolejna osoba zgarnięta. Kurt nic. Kogo my tu jeszcze mamy? Kogo możemy? Timo! Hej! Jesteś mi winny przysługę.
Masz fajny miecz w ogóle. Co teraz zamierzasz zrobić? Rozejrzę się za jakąś pracą, potem znajdę żonę. Zbuduję dom. Takie tam. Zbuduję dziecko, zasady drzewo. Idealny plan. Jak życie? Nie najgorzej. Oprócz tego, że wszyscy gapią się na mnie jak na złodzieja i łapią się za sakiewki, gdy tylko mnie widzą. Ale powoli zaczynam się przyzwyczajać. To może on nas nauczy otwierania zamków. Właśnie wracam od zarządcy. Mówił, że nic nam nie będzie groziło, jeśli zaczniemy dla niego pracować. To dobra wiadomość. Co takiego mamy robić? Pasać owce, ugniatać kompost, przerzucać gnój. Wysoka cena, ale mnie pasuje. Przynajmniej jesteśmy na suchym lądzie i z dala od tych cholernych przemytników. Powiem starszemu, że może na mnie liczyć. No i pięknie. Mamy jeszcze Kazem. Kaza, czy tam Shazam. Starszy potrzebuje rąk do pracy. W zamian obiecał, że zapewni nam bezpieczeństwo. Jesteś zainteresowany pomocą? Pomoc na wsi może oznaczać tylko jedno. Harówkę w polu lub ugniatanie kompostu. Zapomniałeś o gnojówce. Cóż, od czegoś trzeba zacząć. A jeśli dzięki temu mamy czuć się bezpieczni, to tym lepiej. Może liczyć na moją pomoc. No i pięknie. Wiktor. Hej, ty. Co możesz mi powiedzieć o wiosce? O, czekajcie. Co wiesz o tym zaginionym wartowniku? To jest właściciel. Jakiś tydzień temu poszedł za potrzebą w stronę lasu i zaginął bez wieści. Cały czas narzekał na tutejszą gorzałkę, więc wszyscy myśleli, że poszedł się urżnąć do miasta. Ale gdy nie wrócił następnego dnia, rozpoczęliśmy poszukiwania. No i wczoraj go znaleźliśmy. Dopadły go jakieś dzikie bestie. Ślady po kłach na jego ciele były głębokie i olbrzymie. W życiu nie widziałem czegoś podobnego. Bastian? Mam wszystko, czego... Dobra, jeścier wojadę ci sprzedamy. To dla ciebie. Dziękuję. Pokaż mi... No ty miałeś przy okazji jeszcze nogę szkieletu mi po prostu rozwala. Chciałbym, słuchajcie, kupić mapę Archolo ze znacznikami. To będzie kosztowało aż 150 sztuk złota, 155. A w zasadzie to ja bym potrzebował 300 sztuk złota, tylko do tego czasu... No może jeszcze będzie trzeba troszeczkę pogmerać, ale mapa Archolo bardzo by mi się przydała. Ja zupełnie nie znam tego miejsca. Co my tu mamy dalej? Wioska Silba. Może mu sprzedamy tą naszą mapę? To za 4 sztuki złota to niedużo. No dobra, poproszę najważniejsze z opisem najważniejszych miejsc. Dziękuję. I tak, w sumie zapłaciliśmy za to tylko 50 sztuk złota, bo tam prawie 50 dostaliśmy. Jak wygląda mapa? A co to jest na południe? Takie łoko. Szóstka, wioska Silbach. Duża ta mapa jest. Zacznijmy od jedynki. U stronie żeglarza. A, czyli na zachód od nas jest wyjście na tą plażę, gdzie chyba wylądowaliśmy. Się przynajmniej wydaje. Bo tamto był ten las. Ten las by należał sprawdzić właśnie na zachód od nas i południe. Dwójka to jest ruiny Vardhal. Trójka farma Bermara. I na górze jest Archolos. Duże to miasto, jest bardzo duże. Czwórka to jest bursztynowe wybrzeże. Piątka kopalnia Araxos. Fajnie. Szóstka wioska Silba. Siódemka winnica Valerio. Ósemka kopalnia królewska. Dziewiątka to jest klasztor. Bardzo fajnie położony. Dziesiątka mgliste moczary. Jedenastka obóz drwali. O! I to jest ta droga do obozu drwali. O Jezu, to jest dość daleko, wbrew pozorom. Może udałoby nam się tam nawet dostać, słuchajcie, idąc na południe drogą. Tak się teraz staram zorientować, gdzie jest ta rzeczka, przez którą ja przeszedłem. A, pamiętam, to droga do dwunastki. Czyli do winnicy Rity. Tam żeśmy znaleźli tylko człowieka, co potrzebował pomocy. To byliśmy tak w połowie drogi nawet do tego obozu drwali. Można skręcić na prawo, przejść górą. Wilcze Leże to jest trzynastka. I czternastka to południowe bagno.
Spodziewam się, że to wielkie oko, które jest, nie wiem, wulkanem, czy czym to w ogóle do jasnej, jasnej anielki to jest, to ja nie wiem, ale prawdopodobnie będzie to koniec gry. Super. Dobra. Schowaj sobie wszystko w takim razie. I wracamy do Albina? Nie, jeszcze może jeszcze raz z Anną. Nie sądziłam, że ludzie na Archolos będą tak nieprzychylni. Co chwila ktoś ma do mnie o coś pretensje. Nie chcesz się wziąć za jakąś robotę? Zapytaj. Zobaczmy jeszcze na górze, czy ktoś siedzi. Jorn? Jak się czujesz? To tylko urządlenie krwiopijce. Nie masz się czym przejmować. Jest mi już zdecydowanie lepiej. Trochę odpoczynku w wygodnym łóżku i ciepły posiłek potrafią zdziałać cuda. Dobrze, że sprowadziłeś tutaj Kurta. Przynajmniej mam z kim porozmawiać o aktualnej sytuacji i trochę powspominać dawne czasy. A tobie jak podoba się Silbach? Udało ci się dowiedzieć czegoś interesującego? Ja też muszę was przeprosić, bo okazało się, że to jest masa postaci, które później spotykamy w jedynce i dwójce, a ja ich w ogóle nie kojarzę. No właśnie dlatego mówię, że wiecie, ja gram po to, żeby się bawić, po to, żeby czerpać przyjemność i po to, żeby łączyć fakty czy szukać easter eggów, bo zwyczajnie w świecie tych nie, ja nie pamiętam, jak ci ludzie się nazywali w jedynce i w dwójce, kto był kim. Aż tak dobrze to nie zapamiętałem Gothica. Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. To doskonale. Sam chętnie zajmę czymś ręce. Daj znać, gdy będziesz coś dla mnie miał. Wioska wydaje się całkiem ładna. Trochę gorzej z jej mieszkańcami. Musisz ich zrozumieć. Trwa wojna, a my jesteśmy kolejnymi uciekinierami, którzy docierają na tę wyspę. Wszyscy boją się o swoje zapasy i o to, co przyniesie jutro. Ludzie na Archolos zawsze cenili sobie ciężką pracę. Jeśli pokażesz im, że nie jesteś kolejnym darmozjadem, to z pewnością zaczną cię szanować. Mam do ciebie kilka pytań. Myślisz, że jeszcze kiedyś wrócimy na Londra? Jeszcze nie przyzwyczaiłeś się do Archolos i już tęsknisz za rodzinnymi stronami? Jestem pewny, że kiedyś tam wrócimy. Pytanie tylko, czy będzie jeszcze do czego wracać? Z drugiej strony, Silbach i okolice nie są aż tak odmienne od Londram. Pamiętasz te wszystkie pola uprawne? Łąki pełne owiec i łódki, które cumowały w tym małym porcie? Nawet ten wulkan przypomina górę, u której stóp leży nasza wioska. Dopiero teraz żałuję, że nigdy nie miałem okazji zwiedzić tej małej fortecy Myrtańczyków, która się na niej znajduje. Czyli jednak to jest wulkan, dobrze myślałem. Tam na tej mapie Archolos. Nie tęsknisz za resztą rodziny? Oczywiście, że mi ich brakuje. Na niektóre rzeczy nie mamy jednak większego wpływu. Pewnie to oni by nas tutaj wysłali, a sami zostali na Londram. Wiesz, jak ważny był dla nich dom. Ważniejsi chyba byliśmy jedynie my. Nasza matka była mądrą i pracowitą kobietą. Gdyby nie ona, to pewnie żaden z nas nie umiałby czytać ani pisać. Sam rozmyślałem wiele razy. Czemu Athanos pozwala, by tak dobrzy ludzie odchodzili z tego świata tak wcześnie? Sam wiesz, co się działo z ojcem po jej śmierci. Zamiast pracować w kuźni, większość czasu przesiadywał w bimbrowni. Wiem, że nie najlepiej się dogadywaliście, szczególnie gdy musiałeś przyjąć pomoc w kuźni po tym, jak zostałem czeladnikiem mistrza Hanesa. A później miał miejsce ten wypadek. No i... Wypadek? Nie psujmy sobie tej chwili. Wrócimy do tej rozmowy innym razem. Chcę po prostu, byś wiedział, że rozumiem to wszystko, co się wydarzyło i nie mam ci tego za złe. Wojna trwa już od dawna. Skąd pomysł, żeby uciekać akurat teraz? Uwierz mi, jeden zwiadowca orków na wyspie to zwykły rekonesans, ale pół tuzina to ostateczne przygotowanie do desantu. Jeszcze kilka dni czekania i kto wie, czy nie obudziłby nas w nocy odgłos orkowych bębnów wojennych. Co myślisz o Kurcie? To porządny facet. Ojciec zawsze go sobie cenił. Widać, że ma już swoje lata i lekko zgnuśniał, ale póki co jest dla nas dobry i stara się nam pomóc. Chociaż nie ukrywam, że czubek jego własnego nosa jest dla niego ważniejszy niż my. I gdyby miało się coś stać ze szkodą dla niego, to pewnie dbałby raczej o własną skórę. Dobra, rozmowa z bratem zawsze na propsie. A przy okazji, czy ktoś jest w tym ostatnim? Sander? A, Sander to nie jest od nas, ale może z nim pogadamy. Co tutaj robisz? Śpię, goddammit! Dobra, wracamy do Albina, moi drodzy, i
Ja mam wrażenie, że chyba znalazłem wszystkich ludzi. Widzę, że twój brat pracowitość odziedziczył po ojcu. Nie wiem, czy w jego stanie praca w polu to dobry pomysł. Porozmawiaj z Bastianem. Może się zgodzi na jakąś pomoc przy obieraniu rzepy. No dobra. Z Bastianem. Bastian jest tutaj. Masz jakąś robotę dla mojego brata? Może obieranie rzepy? Albin kazał nam się zająć czymś w wiosce. Dobry pomysł. Przynajmniej Marta nie będzie mu już narzekać do ucha, że tylko leży, je i nic nie robi. Zawołam go tutaj i pokażę mu co i jak. Nie musisz się też martwić o Albina. Przekażę mu, że twój brat tu pracuje. No i super. Wydaje mi się, że to jest wszystko. A raczej wszystko. No, tylko Anna nie, ale nie wiem czy... Ona nie była za bardzo zainteresowana, żeby cokolwiek tutaj porobić więcej. Rolf, Mike, to też już nie od nas ludzie. Albo od nas, może nie pamiętam. Dobra, wejdziemy sobie do Albina. I zobaczymy, czy jesteśmy w stanie popchnąć ten quest już. Normalnie alkoholiczka. Jaki tu tłum! Jesteś nareszcie. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że tylu z was będzie się tak rwało do pracy. 700 doświadczenia. Dobra robota, chłopcze. Dla każdego znajdę odpowiednie zajęcie. I co o nich myślisz? Nadadzą się? Z tego co widzę, to zapał do roboty mają, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Zrobiłeś co do ciebie należało, więc zgodnie z umową dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Rzecz jasna, dopóki będziecie pracować jak należy. Trzeba to rozchodzić. Mamy nowy wpis. Jak się mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. To co? Mamy, słuchajcie... Trzeba to rozchodzić. Nie, to nie. Sprawa życia lub śmierci. Jill, kucharka pracuje na dworze Ramzeja, jest na mnie wściekła po tym, gdy oderwałem ją od gotowania. Przeze mnie przypaliła potrawkę, którą przygotowała dla starszego. I jego żony. Kucharka obiecała podzielić się z moim przepisem, jeśli przyniosę jej kawałek soczystego dziczyzny. Tylko gdzie ją teraz znajdę? Jakiegoś dzika. Jill kazała mi się pośpieszyć, bo boi się reakcji starszego. Trzeba to rozchodzić. Sprawa z Albinem załatwiona. Zobaczę, jak Jornowi idzie praca w karczmie Bastiana. Słuchajcie, chodźmy na północ. Znaczy, myślę, że teraz pójdziemy się przespać generalnie. I w następnym odcinku ruszymy na północ, spróbujemy dotrzeć do tej wioski Drwali, żeby pozyskać drewno na zapasy. Zatem, o, tutaj stoisz. Marvin, jesteś wreszcie. Nie powinieneś obierać teraz rzepy albo odpoczywać? Skończyłem już swoją pracę na dziś, a od tych zapachów w kuchni miałem ochotę wyjść na świeże powietrze. Chodź, krótki spacer z pewnością dobrze mi zrobi. Czasami po prostu trzeba to rozchodzić. Nie mogę się doczekać, aż odłożymy trochę złota, zamówimy w sobie pokaźny kawał mięsa oraz najlepsze wino z lokalnej winnicy. Zapomnieć w końcu o tych wszystkich zmartwieniach i mieć w końcu chwilę, by nacieszyć się życiem. Najpierw pomyślmy o twoim zdrowiu. Musisz dojść do siebie. Zobacz, miejscowi trenują wymachiwanie drewnianymi kijami. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio ćwiczyliśmy walkę mieczem z twoim ojcem. Kurczę, to kto był? Chodź, przyłączymy się do nich. Czekaj. Zaraz tam przyjdę, ale chcę zobaczyć, kim są ci? To jest... Oni mają więźnia, czy co? Ochroniarz? Chwila. Walker? Czy nikt nie nauczył cię manier? Jestem teraz zajęty. Fajne szpady mają. No dobra, moi drodzy, ale tak czy siak, tutaj wam podziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronata i zapraszam do Instant Game, oficjalnego sponsora naszego kanału. Hej, pa, pa. Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.